jak popatrzymy na tą maszynę i porównamy z naszym ostatnim filmem o Nisuli N5, także z Nadleśnictwa Cybinka, ten harwester może wydawać się ciut większy. Natomiast faktycznie on troszeczkę urósł objętościowo, natomiast jeżeli chodzi o kąt skrętu i długość samej maszyny, to jest to zachowane są parametry Nisuli N5. Głowica na tym harwesterze to Nisula 500H, średnica ścinki 50 cm, 6 nożek krzesujących, 5 ruchomych, 2 pary z przodu i jeden nóż pojedynczy z tyłu, a także przedni nóż stały. Prowadnica o długości 59 cm. Pomiar średnicy jest zamontowany w przednich nożach. Dodatkowo dwukierunkowy hamulec zawiesia, to jest standard przy głowicach Nisuli montowanych zarówno na harwesterach, jak i przy zestawach harwesterowych, a także koparkach. Niezależne smarowanie łańcucha. Łatwy dostęp do wszystkich punktów smarowniczych, do kalamity. W momencie, gdy zamkniemy głowicę, wszystkie punkty smarne są w jednej linii, więc raz, że samo smarowanie jest szybkie, to i nie ma ryzyka, że przeoczymy którąś z kalamitek. W wersji sześciokołowej jest dodatkowa oś do kół wspomagających. One nie mają napędu, one służą po prostu do stabilizacji maszyny przy większej głowicy. Przedni stół, na którym jest zamontowany żuraw, jak widzimy, jest przechylony do przodu. To nie jest stała pozycja tego stołu i żurawia. Możemy manipulować kątem nachylenia żurawia, dzięki czemu zyskujemy dostęp do drzew, do ścinania drzew, które są ukryte za drzewem, które nie chcemy ściąć. Szerokość maszyny to 2,68. Widzimy podnoszone automatycznie schodki na siłowniku. Podnoszenie maski jest bardzo proste, bo wciskamy przycisk odpowiedzialny za podnoszenie i to samo tyczy się unoszenia kabiny. Tu jest osobny guzik. Dodatkowo oświetlenie serwisowe zamontowane pod każdą pokrywą. Pojemność zbiornika na paliwo została w Nisuli N6 zwiększona do 360 litrów. Mamy wlew paliwa zarówno z prawej, jak i z lewej strony, czyli możemy na stację podjechać pod prawy bądź lewy dystrybutor. Oprócz pompki do tankowania paliwa, maszyna jest wyposażona w pompę do tankowania oleju hydraulicznego. Jednostka jest zasilana silnikiem SISU o mocy 184 koni mechanicznych i pojemności 4,9 litra. Pompa robocza Kawasaki. Wydajność pompy to 140 litrów przy 1000 obrotów. Obroty są załączane w sposób automatyczny w momencie, gdy operator odblokuje system i zamierza pracować żurawiem i głowicą. Jest to świetna maszyna do prac trzebieżowych, nawet bym powiedział trzebieżowo-zrębowych. Konstrukcja jeszcze ulepszona względem Nisuli N5, gdzie mieliśmy świetne opinie od klientów. Nic, tylko kupować i pracować.